Ty nic z tym fantem nie robisz? Czemu ty mi w ogóle nic o tym nie powiedziałeś, ziomek? A wiesz, że Kuba mnie obraża? Masakra, kurde, z kim ja, kurde, rozmawiam? Z kim ja się zadaję? Tak, bo mi to powiedziałaś! Co?! Halo, halo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl. A dzisiaj przed wami kolejny luźny materiał z mojej strony. Słuchajcie, ja wiem, że ja jestem ogólnie z jakichś 100 lat za innymi youtuberami, no bo wiadomo, w momencie kiedy te 5 albo 6 lat temu youtuberzy robili właśnie, nie, The World Hardest Game, czy na przykład właśnie inne tego typu rzeczy, to ja wtedy bawiłem się w let's playowanie i bardziej skupiałem się na retro gamingu, ale dzisiaj postanowiłem zrobić coś, co jest takie na luzie i ewentualnie możemy się pośmiać. Rozumiecie, o co chodzi, no nie? Tak więc chciałbym was dzisiaj zaprosić na coś, co już było przeorane przez youtuberów i to nie tylko przez jakichś większych, ale też i przez mniejszych. Przed państwem dokładnie tak, Cleverbot. Dzisiaj sobie porozmawiamy z Cleverbotem, dlatego że czemu by nie, zobaczymy co ciekawego się od Cleverbota dowiemy i żeby było oczywiście fajnie i śmiesznie, no to pociśniemy sobie trochę po moich przyjaciołach serdecznych, znajomych. Mam nadzieję, że oni mi wybaczą to, mam nadzieję, że nie będę później musiał się smażyć wiadomo gdzie. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, jedziemy z koksem i napiszemy cześć. Jak masz na imię? Mam na imię... nazwę się Karolina. Jesteś facetem? Ja pierdzielę, no. No, mam na imię Karolina, to jestem facetem czy nie? Jestem kobietą. A ja? A ty? Jak masz na imię? Nie powiem. A ty? No, co? Co ty odwalasz? Mam pytanie. Czy znasz takiego pato streamera, jakim jest Jim? Dajesz. Czyli tak czy nie? Jestem dziewczyną. A... What? Znasz Kubę Jima z Łodzi? A znam. Proszę bardzo, kurde, ty, Jim, jakaś dziewczyna cię zna i ty nic z tym fantem nie robisz? Czemu ty mi w ogóle nic o tym nie powiedziałeś, ziomek? Przecież jasno na tacy masz napisane, że kurde, dziewczyna cię zna. Czemu ty w ogóle nie powiesz, kto dokładnie jest? Stary, kurde, a ty wiesz, że Jim robi zadymki na YouTubie? Tak, bo mi to powiedziałaś. Co? Co? Ale ja, no wiesz, nie chciałam, żeby to wyszło. Dlaczego? No bo wiesz, Jim to generalnie dobre szoty robi. Nie, jestem, ty jesteś, aż się muszę napić, bo ja chyba, kurde, tutaj IQ mi spada w rozmowie z tym Cleverbotem. Masakra, kurde, z kim ja, kurde, rozmawiam? Z kim ja się zadaję? Mam pytanie. Czy Jim jest dobry? To pytaj. Czy Jim jest dobry? Jim jest dobry. Jim, jesteś dobry. Kumasz to, nie? Kumasz, bo wiesz, to zamiast Jim, to jest Jim. Wiesz, o co chodzi, ziomek, nie? Jakby... Rozumiesz ten żart, czy nie bardzo rozumiesz? Wiesz, że Kuba lubi Gran Turismo 4? Nie patrz, nie wiem! Wiesz, że Kuba lubi Gran Turismo 4? Aha. I wiesz, że on w pracy ujeżdża maszynę do czyszczenia podłóg? No wiem! Dobrze, dobrze! Jest! Widzicie, okazuje się, że jednak mówiąc, że Jim ujeżdża maszynę do podłóg, to jednak nie mówiłem kłamstwa, tylko mówiłem samą prawdę. Tak więc proszę mi teraz tutaj wszyscy w sekcji komentarzy pisać: tak, Pomidor, miałeś rację. A wiesz, że Kuba mnie obraża?
To to go pobije! Jest! Jest! Dobrze, dziewczyno! Nie wiem, jak masz na imię, ale pobij go! Dawaj, przyjeżdżaj tam do niego! A wiesz, co ci jeszcze powiem? Kocham cię, kotku! Bo wiesz, jestem zajęta. To co z tego? Ale ja nie chcę trójkątów! A czemu? Bo to nieestetyczne! O co ci teraz chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Haha, bardzo śmieszne, no wiem. Śmiać się proszę! Ale wiesz, co ci powiem? Co mi powiesz? Jim generalnie to pato streamy robi. Ta. Wiesz? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Nawet cię nie znam, co? Przecież ci przed chwilą napisałem, że Jim pato streamy robi. Nie jestem dziewczyną. A ja nie jestem chłopcem. To szkoda. No wiem. Wielka szkoda. Co nie? Co tak? O Jezu, ale... Bo tak. Bo nie. Ale ja cię kocham. Ale ja już jestem zajęta. Cześć. Siemano. Siemano. Jim generalnie ciebie obraża. On ciebie obraża, nie ja. Tak. I co z tym zrobisz? Mam ochotę na ciebie krzyczeć. Czemu na mnie? Na niego krzycz. Bo cię nie kocham. No ja ciebie też. Co to w ogóle za rozmowa? Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Jestem psem. Nie. O, to fajno. Nie. Jezu, ale to jest popierdzielona rozmowa, bez kitu. No widzisz, to mamy problem. Ty masz problem, ja nie mam. Czemu tak? Kuba ciebie kocha. Ale on ciebie kocha! A ja ciebie nie, ale ty jego tak. No? A ja nie. No jak nie? No jak nie? Chłop z Łodzi elegancki, a ty go nie chcesz? Nie jestem chłopakiem, ale on z Łodzi jest. Nie chcesz go? Bo nie. Czemu nie? Bo nie chce, ale on chce. A co chce? Z tobą być. Kuba z aka Jim chce z tobą być. No co za idiotka. Ale ty z nim chcesz być. Jezu, ja z debilką rozmawiam. Całujmy się. Nie no, jego pocałuj. Nara. Elu wina. Ja pierdolę, jaki to jest... Tak każdy dzień się mój zaczyna, no nie, kurde! Jezu, ktoś jest naprawdę debilem, że w rozmowie z Cleverbotem musiał dać tekst tego Kacpra Błońskiego, naprawdę. Ale nie, poczekajcie, ja jeszcze chwilę, mamy jeszcze chwilę czasu Antonowego, ja ją jeszcze podpuszczę do Jima. Słuchaj, bo Kuba mówi, że masz ładne oczy. On wie, że masz oczy koloru niebieskiego. To prawda? O, to bardzo ładny kolor. Generalnie to Kuba pracuje, jeździ maszyną do czyszczenia podłóg. Ja też jestem człowiekiem. Co? On lubi grać w gry wyścigowe. W jakie? Gran Turismo. Lubisz
grę Gran Turismo. Nie wiem, co to jest. Taka gra wyścigowa to jest. Aha, to nie znam tej gry. A chcesz poznać? Nie. Czemu nie? Chłopak by ci opowiedział trochę o niej. Ale dziewczyny też lubią wyścigówki. No wiem. No to w czym problem? W niczym. No to o co ci chodzi? Czy Kuba według ciebie to pato streamer? Ale jest pato streamerem? Tak czy nie? No czy tak czy nie? Czy Kuba jest pato streamerem? No nie odpierdzielaj. Jest? Czemu nie? Bo ja Paula. Miło mi. Ale czy Kuba to pato streamer? Jak to nie? A dobra, kurde, gadka z tobą to jest ten. Ja pierdzielę, stracę tylko czas, dobra. Elo, łokieć. Pięta, nie ma klienta. Eluwina. Łokieć, pięta, brudny naplet, by komputer, a jest tam. Co? O Jezus Maria, jak zostałem zgaszony przez Cleverbota bez kitu. Cleverbot mi zamknął mordę, jeżeli chodzi o temat Jima. Dobra ludzie, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten luźny materiał wam się spodobał. Chyba nawet go dzisiaj w niedzielę wrzucę. Pomontuję go trochę, żeby było śmiesznie z montażem. Ale kurde, masakra, Cleverbot mi zamknął mordę bez kitu. Ja już nie wiem, co mam powiedzieć. Więc oficjalnie Jim jednak nie jest pato streamerem. Dobrze, że dałem tytuł, czy Jim jest pato streamerem, bo sobie już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Ojejku, naprawdę wow. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Cleverbota, ja mogę co jakiś czas ponagrywać i sobie potrolować, kurde, Cleverbota. Zobaczymy, ciekawe, czy coś zapamiętam z tej rozmowy. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo.